Mhm, mm Mhm. 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 Mm -mm. nie, nie, Pani Polsko! nie, Halo? co ja zrobiłam, Pani Polsko! już O, już dobrze? to był sen? byłam, Był taki realny. O, o mamy O no jej. A, to tylko tak groźnie brzmi, ale to zupełnie normalna sprawa. Gdy ktoś jest przewlekle zmęczony, wrażenia mogą nawet się utrzymywać przez chwilę na jawie. Jak się pani czuje? Dobrze. Wiem, gdzie teraz się znajduję. O, rozumie pani, że to był tylko sen. Mm, no właśnie, nie do końca. To znaczy, wiem, że śniłam, ale wydaje mi się, że dużo w tym było. Wypartych wspomnień? O, to bardzo ciekawe. A czego dotyczyły te wspomnienia? Mojego dzieciństwa. Wspaniale. Opowie pani, co pani pamięta? Chwileczkę. Muszę się skupić. Proszę się wygodnie położyć, zamknąć oczy i spróbować wrócić do tamtych wrażeń. Dobrze. Już mi się przypomina. W tym śnie wspomnieniu byłam dzieckiem. Mieszkałam w wielkim ogrodzie, pięknym, błękitne niebo, zieleń, cudowna roślinność i on. On? No, no nie wiem, jak go nazwać. Ojciec, opiekun. No pamięta pan, już mówiłam o ideale, który kiedyś znałam. A tak, tak. Brakującej ideo, którego próbuje się czymś zastąpić. Tak. No więc on tam był ze mną. Czułam się beztrosko i błogo w jego obecności wiedziałam, że jestem z nim bezpieczna. Miałam wrażenie, że dzięki niemu wszystko jest dobrze, wszystko się układa, ogród wzrasta, daje wspaniałe warunki do życia i, i wtedy. Tak? Coś przykuło moją uwagę. Wydało mi się to bardziej zachwycające niż ten piękny ogród i harmonia wokół. Zaczęłam słuchać tego, co mówili oni. Byli tacy elokwentni, czarujący. Nadawali niezwykłą formę wszystkiemu wokół. Prostota ojca wydała mi się przy nich wprost banalna. Ach, jaka byłam głupia. A co się stało? No, zaczęłam... Oddalać się od ojca. No, słyszałam z oddali jego głos, próbował mnie zatrzymywać. Ale byłam jak odurzona? No nie zauważyłam, kiedy powoli przejmowali nade mną władzę. Stałam się słaba, bezwolna. Bez niego nie umiałam już wyrwać się z ich rąk. Zresztą. Hm. Z biegiem lat uwierzyłam, że to oni są teraz moim ojcem. To bardzo przejmujące, co pani mówi. Czy pamięta pani coś jeszcze? Tylko konsekwencje tego wszystkiego. Gdy ojca zabrakło, zrobiło się niebezpiecznie, wszystko niszczało. Wszędzie tylko chwasty i pasożyty, no i sterczące kikuty zniszczonych drzew. Te, które ocalały, tak się zrosły z pasożytami, że już chyba nic z nich nie będzie. Wszystko przepadło. Ale nie, nie, proszę nie otwierać oczu. Proszę spokojnie, bez emocji przyjrzeć się temu. Widzimy na powierzchni chwasty i pasożyty żerujące na ocalałych drzewach. Jak pani myśli, co może dziać się pod spodem, pod ziemią? Hmm. Są tam korzenie. Czyje? Jak wyglądają? No, korzenie chwastów są cienkie i płytkie. Ale są też inne. Są grube, mocne, bardzo długie. Jej to korzenie zniszczonych drzew przeżyły. O, i co w tej sytuacji pani czuje? No nie wiem. Radość, nadzieję. Widzę szansę na uratowanie ogrodu. Ale czy ja dam radę? To taki ogrom pracy. To trzeba nadludzkiej siły, której ja nie mam. No, skąd pomysł, że może się pani opierać tylko na sobie? No, żaden człowiek tego nie udźwignie. On jeden poradziłby sobie z tym, ale odwróciłam się od niego. No, przecież można się nawrócić. Zawsze można zmądrzeć. On czeka. Na każdego z nas.